Już wcześniej mówiliśmy sobie o internecie i o tym, że mamy do niego niemal nieograniczony dostęp. Czy wiecie jednak, że pewne obszary internetu nie są dla nas dostępne i należy się postarać, żeby tam w ogóle się dostać? Porozmawiamy dziś sobie o darknecie, ukrytym obszarze internetu. Musicie wiedzieć, że to, co wam dzisiaj opowiem, to informacje z pierwszej ręki i mojej subiektywnej opinii. Swego czasu surfowałem po darknecie, więc wiem, jak tam się dostać, co można tam znaleźć i czego należy przestrzegać. No właśnie, czy zatem darknet jest niebezpieczny? Zależy, co rozumiemy poprzez to słowo. Zdjęcia i filmy, jakie możemy tam znaleźć, mogą silnie wpłynąć na psychikę młodego człowieka. To w pewnym sensie niebezpieczeństwo. Jeśli mówimy o niebezpieczeństwie fizycznym, to należy użyć tu pewnego porównania. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w mieście, które w tym przykładzie symbolizuje internet. Podczas spaceru zboczyliśmy z drogi i trafiliśmy do ciemnej, bocznej uliczki. Znajdują się tam podejrzane osoby, odbywa się handel zakazanymi towarami, a wszyscy w tym uczestniczący noszą ubrania i maski uniemożliwiające ich rozpoznanie. Stoimy po środku tej uliczki, ale wiemy, że nie stanie się nam nic złego. W końcu nikogo nie zaczepiliśmy i nikt nie ma powodów, by zrobić nam krzywdę. I to jest właśnie darknet. Możemy tam wejść i spokojnie popatrzeć i nie jest to ani nad wyraz niebezpieczne, ani nielegalne. Odradzam jednak korzystanie z tej ukrytej sieci osobom niedoświadczonym i młodym. Przebywanie w strukturach darknetu może się okazać zagrożeniem dla psychiki takich osób, z tego powodu, że można tam zobaczyć brutalne nagrania z tortur, morderstw, gwałtów i wiele innych źle wpływających na oglądającego materiałów. Warto też znać podział internetu. To dość popularna koncepcja przedstawiająca górę lodową, która podzielona jest na poszczególne fragmenty. Im dalej w dół, tym bardziej niebezpiecznie. Musicie wiedzieć, że darknet to tylko jeden z wyższych poziomów. Jest tak popularny najprawdopodobniej z tego powodu, że jest to pierwszy poziom, do którego dostać się nie jest wcale tak łatwo. Ale dość przeciągania. Przejdźmy do omówienia naszej góry lodowej. Pierwszy poziom to poziom 0. Czyli wszystko to, do czego ma dostęp niedoświadczony użytkownik internetu. Google, Facebook, mail i temu podobne. Następnie mamy poziom o nazwie Surface Web. To poziom, w którym dobrze orientują się już średnio zaawansowani użytkownicy internetu. Nie ma określonych żadnych drzwi między tym poziomem a poprzednim. To po prostu umowna granica, za którą znajdują się fora internetowe takie jak Reddit, web hosting i temu podobne. Później jest Bergy Web. Nieco bardziej zaawansowany poziom, który również posiada tylko umowną granicę. To po prostu większość internetu. Znajdują się tu również niszowe fora i społeczności wokół nich zgromadzone. Znajdziemy tu szczegółowe poradniki nawet o tym, jak dostać się do niższych poziomów. Kolejny poziom to słynny Deep Web. Należy rozjaśnić ten temat, bo nie bez powodu użyłem sformułowania Deep Web zamiast Darknet. Deep Web to ten duży obszar, a Darknet to jego mroczniejsza, mniejsza część. Aby tam się dostać, potrzebne jest specjalne oprogramowanie. Już wcześniej powiedzieliśmy sobie, co możemy tu znaleźć. Nielegalny handel, wliczając w to narkotyki, handel bronią, zlecenia morderstwa i hakowanie na zlecenie. Brutalne nagrania i zdjęcia, a także inne podejrzane dokumenty i pliki. Następny jest Charters Web. Żeby dostać się na ten poziom, potrzeba specjalnego systemu operacyjnego. Zawierane są tam transakcje warte miliardy. Odbywa się handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i innymi rzadkimi okazami, a także handel ludźmi, ciężkimi narkotykami i innymi używkami. Słowem, jest tu większość całego czarnego rynku w internecie. I ostatni poziom, Marianas Web. Wielu ludzi poddaje w wątpliwość fakt samego istnienia tego poziomu. Cały poziom jest szyfrowany, a dojście do niego jest niemal niemożliwe. Krążą plotki, że to poziom iluminatów. Inne mówią o tym, że Marianas Web to tajna sieć rządowa. Jeszcze inne mówią, że dwie poprzednie wcale się nie wykluczają. Internet jest o wiele większy niż do tej pory sobie to wyobrażaliście, prawda? Skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic, a odpowiedzi na te i inne tematy macie okazję usłyszeć w przyszłości na tym kanale. Wystarczy tylko zapytać, jak? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.